Dzień dobry Państwu, Daniel Piesto i Jan Kijor. Jesteśmy sobie gośćmi obaj i gospodarzami. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy zaznaczyć albo tylko poruszyć problem podatków. I to nie od strony jakichś analiz, czy ten podatek to jest odpowiedni, czy wysokość jest odpowiednia, czy za duża, tylko przy założeniu, że podatki są rzeczą szkodliwą. Tak, i jest tak, że możecie spotkać ludzi, którzy krzyczą, podatki to kradzież, podatki to kradzież, i to jest takie tak słabo widziane, więc chcielibyśmy pokazać Wam jakby krok po kroku, jaki jest mechanizm tworzenia tego podatku, po co on jest i dlaczego jest zły i co zrobić, żeby tego nie było, jakby krok po kroku. Także, no i jeszcze dopowiem tutaj, że my nagrywamy teraz jakby po nagraniu, nagrywamy początek, dlatego że mieliśmy problemy techniczne, także możliwe, że zaraz będzie takie niepłynne przejście do tego, co mówimy, czyli do treści. Ale posłuchajcie, dziękujemy tak bardzo i zapraszamy. W każdym razie chodzi nam o to, żebyście Państwo zrozumieli, że podatek to nie jest jakaś konieczność taka jak gradobicie czy chmury na niebie, tylko to jest po prostu wymysł pewnej koncepcji, pewnej grupy ludzi tam ileś tam tysięcy lat temu, która postanowiła złapać za buzię czy za tak swoich współziomków i żyć. Najpierw to było tak, że oni ci silniejsi, ta elita biła słabszych i zabierała im, a później doszli do wniosku, że to jest, jak się znalazła konkurencja z sąsiednich wiosek czy z sąsiednich plemion, doszli do wniosku, że lepiej będzie, jak będą chronić tę swoją grupę i brać im za to od nich zapłatę za to, że ich chronią. No to tak jak mafia, prawda? Mafia przychodzi do sklepu, rozbija szybę, albo rozbijasz szybę, potem przychodzi do sklepu i mówi, co rozbili wam szybę, widzicie, bo nie macie ochrony, my wam pomożemy. No i tak. Pomimo, że to jest logiczne, co mówisz, to zdecydowana większość ludzi na świecie, w Polsce, uważa, że no to niby jest logiczne, ale nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, żeby istniał w ogóle jakikolwiek system społeczny bez obowiązkowych danin na rzecz państwa, czyli podatków. No właśnie, bo jak ja mówię ludziom, bardzo często mówię, bo pewnie słuchacze to wiedzą, że ja taki jestem, mam takie zboczenie, że nie lubię tego państwa, w ogóle państwa i koncepcji państwa nie lubię, organizacji, to przynajmniej tym tego państwowego państwa, to mówią tak, no dobrze, no ale kto w takim razie, za co się utrzyma państwo? Odpowiedź jest jaka? No a dlaczego się ma utrzymać? A kto się zastanawia nad nami, za co my się utrzymamy, prawda? Tego państwowych sklepów, nie ma państwowych, niczego tam jeszcze nie ma. No prawie niczego już nie ma. No prawie wszystko jest państwowe. No bo i baseny są, tak, co nie wiem, no nie, ale, myszek ale, do komputerów nie produkuje ale państwo. Ale weźmy rolnictwo, prawda? Nie ma rolnictwa państwowego, jest, ale nie ma. I mimo to, prawda, mamy co jeść, to przecież równie dobrze można byłoby zrobić szkoły prywatne i też byłaby edukacja prywatna, tak jak jest produkcja cebuli prywatna, byłaby służba zdrowia prywatna i tak dalej, i tak dalej. I to by było wszystko znacznie lepsze niż państwo. Ale to nie tylko chodzi o to, że to byłoby lepsze, tylko jeżeli wybieramy inny system, który jest znacznie mniej wydajny, to my popełniamy tak naprawdę przestępstwo. Grzechem jest każdego człowieka, jeżeli te zasoby, które nam dała Ziemia, czy Bóg, których jest za mało na to, żeby wszystkim mogły służyć, że te zasoby marnotrawimy. A system nieefektywny ekonomicznie, czyli państwowy, właśnie jest takim marnotrawieniem. To chciałeś powiedzieć? Tak, ale chodzi o to, że jaki jest efekt tego, że my abdykujemy, rezygnujemy z tego najbardziej efektywnego systemu na rzecz państwowego, że no sorry, ale służba zdrowia to jednak musi istnieć, żeby dla każdego było czy coś takiego. Jeżeli wybieramy metodę mniej efektywną, to znaczy, że część osób po prostu umrze, dlatego że nie będzie miało tej usługi albo będzie miało w bardzo słabej jakości. Gorzej, więc my jesteśmy mniej, prawda, pośrednio tak zabijamy ludzi. Oczywiście nie mówię, że ktoś, kto preferuje taki system, to jest po prostu mordercą. Nie o to mi chodzi, ale jest to równie złe. I to jest równie złe w efekcie. Także nie wyobrażam sobie w ogóle innego systemu niż taki, w którym wszystko jest totalnie sprywatyzowane. Tak. Ale i mówimy to dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest ta droga, którą powinniśmy iść. I nie bać się na prywatyzacji wszystkiego, co się
co się da sprywatyzować. I tak szczerze powiedziawszy, wszystko się da sprywatyzować, ale załóżmy, że to byłaby zbyt wielka rewolucja i dlatego zostańmy przy takim założeniu, że państwo będzie się zajmowało ochroną granic, tak? No właśnie, bo przez wyjechaliśmy z grubej rury, a mieliśmy o podatkach mówić. No, więc teraz mówisz o państwie minimum. Chcemy szybko przejść do tego, że dlaczego te podatki, jak można byłoby zmniejszyć te podatki, które tak, że trzeba to zrobić etapowo, to znaczy coraz mniejsze państwo musi istnieć. Coraz mniej wydatków. Tak, i teraz są dwie drogi historyczne. Pierwsza to jest taka, o której mówiliśmy, jak Chińska Republika Ludowa, która od 78 roku z totalnej biedy i komuny przechodziła w sumie etapami do coraz większej gospodarki rynkowej, aż do dzisiaj, kiedy faktycznie już za chwilę będzie jedynym hegemonem. Na skalę światową. Więc mówimy o Chinach i z drugiej strony mówimy o ustawie Wilczka albo o takich przepisach, które jednorazowo potrafią bardzo dużo zdziałać dobrego. I teraz w państwach demokratycznych, czyli takich nierządzonych merytorycznie, tylko tam, gdzie jest ta demokracja pośrednia, czyli to taka przedstawicielska, nie ma możliwości, żeby był długotrwały, pozytywny tendencja, prawda, zmian. Nie ma takiej opcji. Musi być tak, że albo jest jakaś anomalia, w której dochodzi do władzy ktoś, kto stwierdza, zlikwidujemy jakiś podatek albo wprowadzimy ustawę Wilczka, albo w ogóle cały czas jest coraz gorzej. Ustawa Wilczka, żeby przypomnieć tym, którzy z Państwa nie wiedzą, albo już zapomnieli, to była taka ustawa, która pozwoliła robić człowiekowi w sferze gospodarczej wszystko, co nie jest zakazane. A w tej chwili jest ustawa jakiegoś innego, łobuza, nie jakiegoś, przepraszam, nie łobuza, tylko jakiegoś innego zwierzęcia, który zabrania nam wszystkiego, czego nam nie pozwoli. Tak, to jest właściwie, nadal istnieje ustawa o swobodzie działalności, zasada, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, tylko tyle, że w praktyce ona nie funkcjonuje, dlatego że mamy tak dużo przepisów, że nawet jeżeli coś nie jest zakazane, a my to robimy, to można to podciągnąć, jakiś urząd może to podciągnąć pod jakieś przepisy i w związku z tym to faktycznie jest, wtedy macie karę za to. I to mówię Wam z doświadczenia mojego biznesowego i pewnie Ty to potwierdzisz swoim doświadczeniem. W praktyce nie ma czegoś takiego teraz, że jest swoboda działalności gospodarczej. Ale muszę tutaj na usprawiedliwienie tego państwa, muszę powiedzieć, że państwo robi to, czego chcą obywatele, ponieważ obywatele w demokratycznych wyborach większością głosów wybierają takich, na których potem plują i klną, prawda? Albo inni klną, albo wszyscy klną. To, że państwo robi to, co robi, że państwo może to robić, że się decyduje, żeby to robić, to jest głównie za przyzwoleniem obywateli. Czyli to, że są wysokie podatki, to jest nasza wina. Bo my się na te podatki zgodzimy. Na przykład czym? Że państwo musi utrzymywać sieroty, że musi utrzymywać biednych, że musi dokarmiać kogoś tam, likwidować bezdomne psy i tak dalej. I tysiące innych rzeczy musi nas leczyć, musi nas kształcić, musi nas w żłobku się nami opiekować. To jest nasza wina, że myśmy do tego doprowadzili. A można byłoby temu przeciąć to i zostawić te funkcje prywatnemu sektorowi, bo państwo jest obciążone grzechem pierworodnym, którym jest monopol, proszę państwa. Państwo jest jedyną instytucją, która ma monopol na używanie siły, czyli może zrobić coś, co nam się nie podoba. I to nie dlatego, że coś złego nam się nie podoba, tylko dlatego, że tak temu państwu będzie wygodnie. Państwu, czyli ludziom, czyli tym takim samym ludziom jak my, tylko głupszym i bardziej leniwym, którzy nie potrafią się utrzymać, którzy nie potrafią wyprodukować tyle, żeby im wystarczyło na godziwe życie i muszą w związku z tym się okopać i siłowo nam to... Dwa zdania, bo może tutaj się nie zgadzamy. No dobrze. Pierwsza to jest taka informacyjna sprawa, że w Polsce praktycznie nie ma sierot. Sieroty to były po wojnie, kiedy ludzie umierali, a teraz to są tylko patologiczne rodziny, które produkują dużo dzieci. Ale nawet jak są sieroty, przecież jest komu, to nie pomagasz sierotom? Ale sierot praktycznie nie ma, a jest kolejka rodzin adopcyjnych, które chciałyby adoptować dzieci, więc tak. Jakby to
tego problemu. Nie ma państwa, nie musi tego rozwiązywać. I walczy z aborcją, Faktycznie państwo stoi na drodze pomiędzy dzieckiem a rodziną adopcyjną. Utrudnia. I już parę razy o tym mówiłem w różnych miejscach, ale naprawdę tak jest. Druga sprawa. Ja bym trochę tak nie obwiniał ludzi, dlatego że no przecież jest demokracja i oni mogą głosować i źle głosują. Nie obwiniałbym tego. Nie, bo oni chcą pewnych rzeczy, które potem państwo wprowadza z wielką radością. Pomocy dla bezdzietnych, czy tam dla wielodzietnych. Może tak, można powiedzieć, ludzka natura jest taka wypaczona i zawsze człowiek chce trochę dla siebie, prawda? Jest taki słynny mem, widziałem ostatnio, który przewijał się parę razy, dotyczący tego, że państwo, ktoś krytykuje państwo, co tylko inflację nam tutaj daliście, psujecie pieniądz. A on mówił, mamy za to taki stymulant dla ciebie, taki prezencik. I ten, o, prezencik, a co jest w środku? Inflacja. No inflacja, ale jeszcze jest program antyinflacyjny, który jest jeszcze większą inflacją. Potem są tarcze i tak dalej. Drukuje pieniądze. Tak, tak. No proszę Państwa, można powiedzieć tak w skrócie, że źródłem wszelkiego zła, takiego społecznego, czy gospodarczego, czy tak bytowego, to jest właśnie działalność państwa. Państwo w niczym nie pomaga, państwo w niczym nie buduje, tylko państwo rujnuje i kosztuje. I to jest... I możemy się tutaj na ten temat... Powinniśmy zrobić taką hierarchię najgorszych podatków, kolejno, które powinny być znoszone. To by było fajne. To raz. Już zacznijmy. Dobra, żeby już tam nie przedłużać. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Pożyczasz komuś pieniądze. Jest ktoś w kłopocie. Bo mu tam się nie wali, zachorował, operacja musi być. Pożyczasz mu pieniądze i za to jesteś ukarany. Za to, że robisz akt dobrej woli. Tak. Dlaczego państwo nie pozwala, znaczy nie dlaczego, tylko państwo nie pozwala nam działać bezinteresownie, natomiast chce, żeby wszystkie tak zwane bezinteresowne działania były na nasz koszt przeprowadzane przez urzędników państwowych. Ale czy wyobraź sobie to, masz umowę pożyczki, prawda? Ale czasami jest tak, że ktoś ci coś daje, no i ty czujesz się zobowiązany i to oddajesz. No ale wtedy już nie w ramach umowy pożyczki, tylko w ramach zobowiązania nie napisanego, prawda? Moralnego, etycznego, sympatii. No ale to jest wtedy darowizna w rozumieniu prawa, więc znowu trzeba zapłacić podatek dwukrotnie. My w ramach Fundacji Instytutu Karla Mengera wydajemy książki i drukujemy czasem książki, albo z tych wydrukowanych książek większość sprzedajemy, ale część rozdajemy po domach dziecka, po różnych innych instytucjach. Ile my się nagimnastykujemy, żeby nie ponieść kary, nie zapłacić kary za to, że my chcemy te książki za darmo komuś dać. Nie możemy w zasadzie dać ich za darmo. No bo państwo ma monopol na dobroczynność, czyli tylko państwo może pomagać, a dobry obywatel powinien jedynie płacić podatki, może płacić oczywiście większe, jeżeli ktoś chce dać darowiznę na rzecz państwa, tak. nie ma VAT-u nie czy czegoś, nie ma ograniczenia, że możesz zapłacić więcej niż wychodzi. Tak, ale jeżeli chcesz komuś dać pieniądze, no to bardzo przepraszamy, ale to jest kara za to, czyli opłata, podatek. Prawda? No dobrze, ale jest taka sprawa na przykład, że są ugrupowania tak zwane lewicowe, na przykład partia Razem i tak dalej, która mówi, jak to, my musimy rozdawać tam, nie wiem, na bezdomnych, nie? No to dobrze, no to chcą, żeby płacić za bezdomnych. Jeszcze chcemy utrzymywać samotne matki, a jeszcze samotnych ojców, jeszcze coś tam, prawda? To ja się z takim programem zgadzam. Ja się zgadzam z ludźmi, którzy chcą czegoś więcej dla innych ludzi, ale niech to sami finansują. Żeby tego typu panaberie albo tego typu preferencje, nazwijmy to, żeby one były finansowane przez tych, którzy są zwolennikami tego typu no to jest działań. Gadanie jak... Ale poczekaj. Jakby chciany. No poczekaj. No, ale to jest to możliwe do wykonania. Na przykład na zeznaniu podatkowym piszemy, zaznaczamy, że jestem zwolennikiem większych świadczeń socjalnych, prawda? Jak jesteś zwolennikiem większych świadczeń socjalnych, to będziesz płacił 36% podatku, a ja jestem przeciwnikiem świadczeń socjalnych i będę płacił 28%. Tak powinno być. No dobra, ale masz na przykład takiego Jana Śpiewaka i on mówi, że patodeweloperka istnieje w Polsce i to jest skrajnie złe zachowanie, że deweloperzy maksymalizują powierzchnię użytkową mieszkalną z działki. Okej, to taki lewicowiec mógłby przecież kupić sobie działkę, no i stwierdzić, ja nie będę maksymalizował PUM-u, tylko wybuduję dwa razy mniej PUM-u. Tak. No, zminimalizuję, będą wspaniałe, oddam część w ogóle na park i będzie cudownie. I teraz oczywiście rentowność będzie ujemna, straci na tym. No dobra, to może na przykład zrobi tylko o tyle zmniejszy PUM, żeby wyjść na zero. No nie, żeby wyjść na zero, no i pytanie jak z inflacją, ale już załóżmy, że to wszystko da się zrobić. Nie zamierza, nie robi tego dla zysku.
No to po pierwsze i tak wszyscy będą go krytykować dalej, że jest złodziejem i bandytą, a po drugie to w ogóle nie rozwiąże żadnego problemu, no bo przecież ludzie chcą kupować te lokale, które są aktualnie budowane w takim standardzie, jaki jest. Dlatego, że jest najlepszy stosunek jakości do ceny. I jeżeli my zmniejszamy tłum, to ryzykujemy oczywiście więcej. Czasami się zdarza, że ktoś wejdzie w niszę i znam takie firmy swoją drogą, które budują nie maksymalizując tłumu, ale jest rynek na to, żeby maksymalizować tłum i koniec tematu. Jest rzeczą najstraszniejszą z tego wszystkiego, nawet jakbyśmy się zgodzili na to, że będzie podatek, że państwo mają mieć wydatki i tak dalej. Proszę państwa, państwo w ogóle się nie rozlicza z tych pieniędzy, które od nas zabiera. Państwo żyje tylko, jeszcze raz powtarzam, bo tegośmy jeszcze nie, nie, jeszcze raz, pierwszy raz powtarzam, będziemy to powtarzać cały czas. Państwo żyje za nasze pieniądze. Państwo nie ma własnych pieniędzy. Państwo, jeżeli coś komuś obiecuje, to znaczy, że zabierze najpierw nam, a potem temu komuś da. Więc chciałbym, żeby przynajmniej państwo było odpowiedzialne za to, co od nas zabrało. I wtedy, jakby była odpowiedzialność, to byśmy się zapytali państwa, a dlaczego państwo kupiło, nie mając na przykład odpowiedniej ilości tomografów czy jakichś innych urządzeń medycznych. No dobra, ale przed kim by miało być odpowiedzialność? Przed społeczeństwem. Ale przed czym konkretnie? No poczekaj, to tak jak my jesteśmy podmiotem. No właśnie, żebyśmy mogli się zapytać państwa, nie, no jak to, no jakąś radą, niech będzie ta Najwyższa Izba Kontroli. Niech państwo się rozliczy z tego, co zabrało i niech poniosą konsekwencje ci, którzy doprowadzili do takiego marnotrawstwa. Ja wiem, że to jest w państwie jest to bardzo rozmyte, ale można stworzyć. Moim zdaniem to będzie tak wyglądało, że to też jest państwo, NIK, to też jest państwowa instytucja, no właśnie, ale która żeby też to jest nie była niewydolna państwa. I tak dalej. Okej, okay, no to wtedy musiało być jakieś przedstawicielstwo ludzi i tak dalej. O wiele, może tak, ważniejsze jest to, żeby zlikwidować pewne podatki, które są najbardziej szkodliwe. Jest dosyć tak, jest taki, można powiedzieć, konsensus w świecie wolnościowym, że jest taki jeden podatek, który jest najbardziej szkodliwy, dlatego że on generuje obowiązek państwa do śledzenia swoich obywateli, kontroli każdego aspektu jego życia. I mówię oczywiście o podatku dochodowym, przy czym nie rozdzielam tego za bardzo na PIT czy CIT, no bo to czy ja prowadzę działalność gospodarczą, czy nie, to jest wtórne względem tego, że to jest podatek dochodowy, więc są przychody i koszty i państwo musi znać przychody i koszty. Dobrze, poczekaj, przerwę ci w tym momencie, wrócimy do tego tematu. Dobra. Moim zdaniem ważniejszą rzeczą, albo takim batem na państwo byłoby to, żeby państwo nie mogło podejmować pewnych działań. Albo żeby państwo było ograniczone do pewnych określonych tylko funkcji. Niech jeżeli już musi żyć, to niech bierze pieniądze tylko na wspólne cele. Nie może być tak, żeby państwo sobie kupowało bank, proszę państwa. Jeżeli nie ma na tomograf, jeżeli nie ma na szkołę, czy na jakieś tam inne komputery, które muszą być w szkole, to w takim razie nie wolno kupować banków, nie wolno nacjonalizować firm, nie wolno kupować ziemi. Przecież jak kupujesz działkę, to każda transakcja jest uzależniona od decyzji jakiegoś urzędnika, czy oni to kupią, jako mają państwo pierwokup, państwo ma prawo pierwokupu, czyli kupna przed tym naszym kontrahentem, czy nie. I czekasz 30 dni, czy ileś tam, no i mówią, dobrze, nie kupujemy. Wtedy możesz dopiero sprzedać. Jakim prawem państwo, biorąc pieniądze, bo ja rozumiem, że państwo ma jest pewien zestaw potrzeb i państwo zabiera pieniądze nam i teraz będzie te potrzeby realizowało. Jaką potrzebę realizuje posiadanie banków prywatnych, czy posiadanie prywatnych szpitali, czy posiadanie prywatnych szkół, czy posiadanie jeszcze innych instytucji, albo działania takie, które są kompletnie wystarczająco realizowane przez na przykład polski holding, tam jakiś rolny czy hotelowy. Hotelarze sobie dobrze dają radę sami. Po co tworzy się państwowa instytucja, która tworzy konkurencję państwu i my musimy na nią płacić? Zwróćcie uwagę państwo, jedna tylko rzecz zamknę. To znaczy państwo tworzy konkurencję. Państwo, tak, no właśnie. Ale budujemy autostradę za nasze pieniądze albo elektrownię atomową za nasze pieniądze i się mówi, czeka nas ogromny wysiłek na elektrownię atomową, ileś tam 100 miliardów złotych i my wydajemy 100 miliardów złotych, po czym płacimy za tę energię, którą żeśmy sobie sami stworzyli. Tak, a później będzie jeszcze jakiś kontraktor, i oni się dogadają i on będzie zarabiał na niczym, tak, co oni robi. Jemu to dać. Tak. Wystarczyłoby zmienić tylko
to samo zrobić, tylko inaczej. Na przykład, niechby elektrownię czy autostradę wybudowała prywatna firma to za swój kapitał. A propos elektrowni atomowych, nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce jednych z najbogatszych ludzi w Polsce, trzech, na pewno miliarderów, dogadało się, niestety tych nazwisk nie pamiętam, ale syn Kulczyka na pewno tam jest. Solarz, wiem, że Solarz był, pan Sołowow i Kulczyk ten młody. I oni założyli spółkę, która będzie pierwszą spółką... W Kaliningradzie będą budować, tak? Czy coś takiego? Nie, w Polsce chyba. A oni tam stamtąd licencję biorą. To jest polska spółka, która będzie pierwszą spółką, która atomowe będzie miała prywatną elektrownię, ale tą małą. Bo jest nowa technologia elektrowni, tych małych elektrowni atomowych, które mogą nawet palić odpadami z aktualnych elektrowni atomowych. Więc jest to super ekologiczne, mega ekologiczne. To jest w ogóle bardziej ekologiczne niż dzisiejsze elektrownie atomowe. I w 2028 bodajże mają uruchomić to. I słuchajcie, jest cała lista na Wikipedii, na przykład możecie znaleźć, ale nie tylko. Jest powiedzmy kilkadziesiąt instytutów, które pracują nad tym. Wszystkie są państwowe i tylko jedna prywatna firma na świecie to jest Polska. Jeżeli ja w to prosiłem, po prostu jestem tak zadowolony. Ale nawet te, można powiedzieć tak, że ta działalność to jest nie tylko budowa elektrowni atomowej za kapitał prywatny. My nie będziemy obywatele, nie będziemy musieli wyłożyć na to podatku, tylko będą wyłożyć tych trzech panów, czy jeszcze tam jakieś inne konsorcjum, ale równocześnie jest to działalność w obronie bezpieczeństwa Polaków. Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli my w tej chwili jesteśmy na, można powiedzieć, na łasce i niełasce Rosji, która dostarcza nam gro energii, gaz ziemny, ropa naftowa, to w ten sposób budując własną, prywatnie, za prywatne pieniądze, budując własną własne bezpieczeństwo energetyczne, nie musimy kupować jakichś armat, czołgów, samolotów bombardujących, dlatego że ta energia będzie przez nas wytwarzana, nie będzie możliwe na przykład to, co się boją tu wszyscy, co jest moim zdaniem niemożliwe, ale że Gazprom odetnie nam coś tam i w związku z tym działanie powszechnie korzystne. Autostrada tak samo korzystna. Wybuduje prywatny facet, będziemy płacić za autostradę prywatnemu facetowi, oddawać mu niejako to, co on wydał. To będzie na pewno mniej niż dzisiaj płacimy, bo on będzie miał konkurencję innych jeszcze takich prywatnych ludzi. Będzie ten kapitał lepiej wykorzystany, on będzie tego pilnował, niż to, co robi dzisiaj państwo, zabiera nam, my płacimy. Mało tego, teraz płacą ludzie, moja mama nigdy nie przejechała ani kilometra autostradą w Polsce. Już nie zdążyła. Natomiast zapłaciła w podatkach za budowę tych autostrad. Dlaczego ma płacić? Niech płaci za autostradę ten, kto używa autostrady. Niech za prąd płaci ten, kto używa tego prądu. I monopol państwa jest tą instytucją, która chroni przed takimi rozwiązaniami. Przed rozwiązaniami konkurencyjnymi, które są tańsze, skuteczniejsze i lepsze. Tak, no teraz dało mi to do myślenia, bo jest chyba fabryka Volkswagena. Volkswagen zbudował w Polsce taką fabrykę na takich warunkach, że tam w ruinach Cegielskiego, nie płacą podatku przez 10 lat. Państwo polskie zapewni im media, ogrodzenie działki i infrastrukturę drogową, a oni za to nic nie płacą, bo przecież miejsca pracy. Co ty o tym sądzisz? Jak bardzo jesteś wkurzony od 1 do 10? 10. A to co powiesz o tym, że francuskie firmy, to jest dobre, tutaj myślę, że nie będziesz na 10 wkurzony. Są firmy z różnych krajów, zagraniczne, duże, które wchodzą do Polski. Z jakiegoś powodu francuskie płacą nie tylko, że bardzo, bardzo, bardzo małe podatki, ale czasami jeszcze dostają dopłaty. Najlepszym przykładem jest Orange, które dostaje 10 razy więcej dopłaty, niż oni płacą podatków. Czyli faktycznie na obrotach w Polsce oni jeszcze, my im dopłacamy, żeby tylko Orange było w Polsce. Słuchaj, to jest oczywiście marnotrawstwo państwowe, bo to jest gra to jest kokieteria społeczeństwa, że tworzymy, premier Morawiecki mówi, tworzymy, tu przyjdzie kanadyjska, czy jakaś tam południowo-koreańska firma, czy francuska i będzie nam budowała i oni przekupują te firmy, żeby przyszły. Gdyby nie przekupywali, to by przychodziły firmy, które rzeczywiście widzą w tym interes. I jakbyśmy im powiedzieli, nie proszę pana, nie, niech idźcie państwo gdzieś indziej, niech wam tam dają, no to może by nie poszli. Tylko to jest też kwestia Unii Europejskiej. Jeżeli polski kierowca, tira,
musi mieć tyle zapłacone, jak jest we Francji czy w Niemczech, ile wynoszą tamtejsze stawki, to powinien równocześnie tamten przedsiębiorca, który inwestuje w Polsce, mieć takie warunki, jakie mają Polacy. Czyli nie korzystać, Polak nie korzysta z pomocy państwa, jak otwiera biznes, to i oni nie korzystają z pomocy państwa. I powinni powiedzieć, jeżeli jest ta ustawa o mobilności, czy jak to się tam nazywa, automobilności, to automobilność, tak, reguluje, to wszystko regulujemy. Czyli wy, jak przyjdzie jakaś francuska firma i dostaje zniżkę podatkową w Polsce, będzie płaciła karę do Unii. I wtedy, albo zakaz, zrobić zakaz tego. To, że państwo za ja myślę, że 3/4 podatków, albo 2/3 podatków, niech będzie połowa, idzie po to, jest wydawana tylko po to, żeby kokietować naród, żeby pokazywać, żeby kupować głosy. I dają je, i to jest najstraszniejszy podatek, jeszcze gorszy od podatku dochodowego. Podatek dochodowy jest niemoralny. To jest straszne, że ludzie są karani za to, że pracują. Że lepiej, więcej pracują, to więcej płacą. Ale to, że ktoś... zapomniałem, o czym mówiłem? No, o podatku. No, ale że... Ja rozważam teraz... To ty jesteś od panów, no, a ja coś powiem, bo mieliśmy wcześniej taką dyskusję, o której właśnie myślałem, gdzie mieliśmy różne poglądy. I to może być ciekawe, że mamy takie... Mamy dwa systemy, czyli jeden taki, w którym mówimy, że powoli będziemy dochodzić do tego, że właściwie państwo w ogóle nie będzie istnieć, bo to jest po prostu niewydajne. Nadużycie. Tak. A z drugiej strony, że ja powiedziałem, że to zależy, czy państwo powinno istnieć, czy nie. No bo jeżeli mamy państwo względnie, które jest otoczone państwami bardziej zamordystycznymi, no to ono powinno, znaczy ono ma pewne moralne uzasadnienie, żeby pobierać podatek na rzecz obrony przed tymi zewnętrznymi siłami, no bo one mogłyby w pewnym momencie dokonać inwazji, a inwazje następowały historycznie. No ale zgadzam się z tobą jak najbardziej. A wiesz, ile wojsko bierze polskie? Ile polskie wojsko bierze? Czy jest wydajne w tym sensie? Ile idzie na wojsko w budżecie polskim? No 2,5%, czy teraz no, chyba 4%? Będzie 5%. Teraz chyba zwiększyli. A ile idzie na ZUS? 50%, ponad 50%. Przecież zabezpieczenie emerytalne nie musi być przedmiotem podatku. Zabezpieczenie emerytalne to jest logiczny wniosek z tego, jak przebiega nasze życie. Że w pewnym momencie jesteśmy już niezdolni. Do zarabiania. Nie chce nam się, nie potrafimy, już nie jesteśmy w stanie zarabiać. Musimy oszczędzać przez całe życie i mieć fundusz emerytalny na stare lata. I albo mieć dzieci, prawda? Ta koncepcja rodziny była całkiem dobra, że dzieci utrzymywały rodziców na stare lata, a rodzice utrzymywali dzieci, kiedy dzieci się rodziły, rozwijały i chodziły do szkoły. I to jest bardzo zdrowa koncepcja. A no i teraz to zmienili. Częściowo do tego wracamy, dlatego że, tak, że my co prawda mamy system społeczny, na który płacimy, a później jeszcze dodatkowo musimy utrzymywać naszych rodziców. Tak, więc ale najgorsze jest to, że ja płaciłem podatek ZUS na kogoś, kogo nie znam, zamiast na przykład pomóc mojej mamie czy ciotce, tak, prawda? A potem jakiś obcy, zupełnie mi człowiek, będzie mnie utrzymywał. Jaka jest więź społeczna w takiej sytuacji? Jeden drugiemu jest wilkiem. To jest chory podatek. Proszę Państwa, gdyby nie było tego podatku emerytalnego w składce ZUS-u, to byśmy płacili podatek o połowę mniejszy niż płacimy. No jak nie więcej, no co to? No, skromnie licząc połowę. No. Więc zamiast jak ktoś płaci 3000 zł podatku, zapłaciłby 1500. Nawet ja bym tutaj poszedł jeszcze dalej. Ja bym podszedł do takiej koncepcji, że nie ma czegoś takiego, że pracodawca ma nam potrącać na podatek. Każdy musi sobie obliczyć podatek sam, żeby wiedział, żeby miał świadomość, jakie państwo utrzymuje. No jakbyście dobra, państwo miesiąc mieli rozliczyć podatek i by was krew zalała, jakbyście zobaczyli, ile zapłaciliście, bo jak wam biorą tam po kawałku z każdej wypłaty, to tego tak nie czujemy. Jakbyście zobaczyli, ile musicie ile musicie zapłacić, jakbyście musieli sami wysłać te pieniądze, to może byście wtedy się opamiętali. Z jednej robimy. Strony mówisz, że w ogóle nie powinno tego być, a z drugiej mówisz, jak urządzić państwo, żeby lepiej działało. Nie, to już, ja już mówię, worst case scenario. Jeżeli już nawet musimy się godzić na ten podatek, to przynajmniej zróbmy tak, żeby racjonalizować, żeby kontrolować państwo, żeby racjonalizować, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak nasze,
takie, można powiedzieć, niefrasobliwe głosy wrzucone do urny, jak one wpływają na nasze życie, bo polityka to nie jest polityka. Wszyscy mówią, nie interesuje mnie polityka, to chciałem powiedzieć, to zapomniałem. Nie interesuje mnie polityka. Interesuje polityka, musi interesować każdego, bo polityka to jest nasze wyżywienie, to jest nasze ogrzewanie, to jest nasze samochody albo tania benzyna albo droga. Od tego, jakiego wyboru dokonamy politycznego, jak kogo wybierzemy, to to będzie zależało. I przynajmniej zacznijmy tworzyć system, który nam będzie to uświadamiał i hamował nas przed głosowaniem na tych, którzy będą nam rozdawać. Część z Was będzie miała wpływ na to, jakie ustawy są tworzone. Nie poprzez wybory, bo nie uważam tego za wpływ, tylko przez to, że będziecie blisko ludzi, którzy piszą te ustawy, albo będziecie po prostu będziecie w komisji, prawda? Część z Was i nigdy nie wiecie, kto to jest. No, możesz Ty na przykład uważać, że masz zero doświadczenia i takich ludzi również wybiera premier do swoich doradców. Ludzi, którzy mają zero doświadczenia, więc ktoś z Was może, każdy z Was może być w pewnym momencie doradcą. I wtedy ważne jest kilka takich prostych rzeczy, że po pierwsze, najważniejsza jest likwidacja podatku dochodowego. Jest mnóstwo ustaw, które trzeba zlikwidować. Jest przeregulowane praktycznie wszystko. Mamy sraczkę ustawową tak wielką. Każda regulacja, nigdy tak dużo ustaw nie produkowano, z czego lekko ponad 50% to jest implementacja prawa unijnego, ale nawet bez tego to jest mnóstwo. Powiedz o tej regulacji, że każda regulacja, jeżeli państwo na przykład każe robić dodatkowo jakąś czynność, JPK, jednolity plik kontrolny. Jeżeli musi to wprowadzać, to kosztuje pieniądze nas. Tak. I te pieniądze zamiast, albo ten czas, ta energia, zamiast iść do produkcji, obniżyć cenę produktu, ona podnosi to. Czyli każda działalność, każda regulacja, każde wtrącanie się państwa powoduje podrożenie kosztów tego państwa, naszego życia i pogorszenie naszych warunków. Bo tu jest, clue leży w tym, to jest najgorsza rzecz, że państwo jest monopolistą. Już mówiliśmy, wspomniałem o tym. Państwo jest monopolistą, w związku z tym robi co chce. Nie ma konkurencji. I to musimy ukrócić. Dlatego jest państwo na świecie jedyne, które tak ma. Wiesz, jakie to jest państwo? Że między sektorem prywatnym a państwowym jest konkurencja. No jak? Szwecja. Szwecja, która uchodzi za państwo socjalistyczne, nie jest państwem socjalistycznym. Szwecja jest państwem, którym państwo, czy ten sektor kolektywny, współzawodniczy z sektorem prywatnym i na przykład szkoła państwowa ma tyle samo praw, co szkoła prywatna i odwrotnie. Szkoła prywatna ma tyle samo praw, co państwowa. Nie może państwowa szkoła dostawać dotacji, ponieważ poza tym, na co się składają podatnicy z danego terenu, ponieważ prywatna też nie dostaje. A jeżeli ta dostaje, to i ta dostaje. Państwo jest socjalne, nie jest socjalistyczne. Służba zdrowia, każdy sektor, prywatny czy państwowy, ma takie same prawa, ma takie same przywileje i takie same obowiązki. No właśnie, ja chyba nie mówiłem tego na Twoim kanale, bo ja byłem już drugi raz w Szwecji właśnie, czerwiec, lipiec i faktycznie zmieniłem trochę zdanie co do tego kraju. To jest najbardziej wolnościowy czy wolnorynkowy kraj. Tak, no tam jest, słuchajcie, tworzenie biznesu tam to jest jak układanie klocków i to nawet nie Lego, tylko jakieś duplo. To jest super proste. A w Polsce to jest labirynt nie do przejścia. To jest nie do wyobrażenia, jak państwo nam złośliwie, po chamsku, bez sensu, no, dokucza. Tak. Zakazuje, bierzemy samochód w leasing i po leasingu, po wypłaceniu jakichś tam tych 4 czy 5 lat za użytkowanie, leasingobiodawca nam oferuje, że chcemy go kupić. To oni nam opodatkowują to. Z jakiej racji nam to opodatkowują? Z jakiej racji jest podatek od wzbogacenia, kiedy ja dostanę na przykład on mi da w prezencie rower. To ja muszę zapłacić podatek. Jak kupujecie prezent, dajecie swojej kuzynce czy siostrzeńcowi na ślub 500 zł, żeby zwróciło mu się za tort, który piękny zrobił dla gości. On musi zapłacić z tego podatek. Jakim prawem państwo bierze podatek za coś, z czym nie ma nic wspólnego, co jeszcze nam utrudnia?
Ja jeszcze... wspominałem tutaj o tym podatku od, znaczy nie w tej rozmowie, tylko wcześniej w naszej rozmowie, o podatku od spadków. Jak to w ogóle się stało? To jest skandal. Że istnieje podatek od spadków i on został wprowadzony pierwszy raz za komuny paryskiej po to, żeby zniszczyć instytucje rodziny. Znaczy wprost to było napisane, że taki był cel. I później jak był Napoleon, czyli jakby była spora liberalizacja względem oczywiście komuny paryskiej, to przywrócono możliwość w ogóle spadków, czyli może inaczej, za komuny był zakaz spadków, wszystko było na rzecz państwa. Niczego się nie dziedziczyło. I za Napoleona był, można było uzyskać liberalizację, ale był bardzo wysoki podatek rzędu na przykład 40%. I Francja była pierwszym krajem tego typu, a my akurat nieszczęśliwie mieliśmy kongresówkę i te księstwo warszawskie i skopiowaliśmy kodeks Napoleona. Dał nam przykład Bonaparte. Dokładnie, jak pobierać podatki mamy. Tak. I stosunkowo wcześnie w Polsce zaistniał podatek od spadków, czyli jakieś 200 lat temu. I teraz ja miałem taki przypadek, że wyobraźcie sobie, że jest tak, że jeżeli coś dziedziczycie z Francji, i taki ja w rodzinie miałem przypadek, to nie ma ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania i rząd oficjalnie wydał taki dokument, że no nie będą się tym zajmować, żeby unikać podwójnego opodatkowania w sprawie spadków, no bo przecież to i tak na biednych nie trafiło, zapłacą dwa razy i nic się nie stanie. I dochodzi do tego, że mamy bardzo wysoki podatek od spadków we Francji, bardzo wysoki w Polsce i następnie zostaje po prostu nic, jak się jeszcze opłaci notariuszy i lepiej dostać mały podatek, po prostu mniejszy podatek. Pracujemy. Mały spadek, bo mniejszy podatek zapłacimy, cokolwiek nam zostanie, niż duży spadek, bo nic nam nie zostanie. Zarabiamy, płacimy podatek dochodowy. Oszczędzamy, płacimy podatek od oszczędności, od zysków. A potem jak to zostawimy dzieciom, to one jeszcze płacą podatek od czego? Od tego, żeśmy byli oszczędni, żeśmy płacili podatek, że nam zabierali, żeśmy pracowali jak niewolnicy dla jakichś urzędników, którzy żyją, proszę Państwa, jak książęta. Zobaczcie Państwo, jak oni żyją. Oni sobie jeżdżą limuzynami. Jak była w Glasgow ta narada, to ile tych? 26 krajów. To 400 samolotów prywatnych tam przyleciało. Przywieźli. A co to za narada była? Ekologiczna. COP26. Tych ekologów, to co walczą od z dwutlenkiem węgla. Niedługo nie będziemy mogli wydychać tego dwutlenku. To my tu mamy taki serial, ja to... Będę no ja słyszałem, że zwierzęta domowe bardzo dużo produkują i to grzechy. Bardzo, potwornie, glony ile powodują. To trzeba, z tym trzeba skończyć. Trzeba skończyć ze zwierzętami domowymi. Tak, tak. No i oczywiście te samoloty niech mają. Proszę Państwa, to my tak w skrócie trochę chaotycznie, ale chcę, żebyście... Mówimy Państwo... to, bo jesteśmy wkurzeni, tak. Ale też chcemy, żebyście Wy zrozumieli, bo to od w jakiej was sytuacji jesteśmy. Od nas to zależy, wszystkich nas zależy. Jeżeli my będziemy mieli świadomość, tylko jeszcze trzeba uważać, bo oni wiedzą, że my nie lubimy wysokich podatków, to teraz wymyślili sobie deficyt budżetowy, proszę Państwa, deficyt w wydatkach, deficyt w wydatkach publicznych. W związku z tym nie podnoszą podatku, tylko zapożyczają się. Pożyczają, biorą kredyt i ten kredyt musimy oddać. To jest jeszcze gorsze niż podatek, bo ten deficyt trzeba zapłacić tak jak podatek plus odsetki. To jest tak, jakbyśmy na kartę kredytową coś kupowali, zamiast kupić za gotówkę. Wróćmy do tego tematu jeszcze, do tego tematu właściwie anarchokapitalizmu. Chodzi o to, że... Nie mów takich wyrazów, bo to się ludzie od razu boją. Dobra, nie bójcie się. Wolności, logiki, tak. Wydajności. Dobra, no to o tym mówię, że właściwie ja widzę tę drogę merytokracji, powiedzmy, która dochodzi do tego w taki sposób jak Chińska Republika Ludowa. Druga droga to jest taka, że dochodzi do pewnej anomalii wyborczej i albo jakiejś sytuacji militarno-społecznej, która powoduje duży chaos i dochodzi do władzy ktoś, kto ma tę chwilę dla siebie i może spowodować to, że wracamy do dobrych czasów. Tak. Ale ludzie i wtedy jest zmiana, jak powiedzmy, na 20-30 lat, no bo niestety później ostatecznie w demokracji wszystko wraca na stare, sprawdzone kolejny. Także mamy dwie drogi i tak naprawdę tylko taka merytokratyczna jest stabilna. Ja pozwolę sobie skonkludować naszą rozmowę powiedzeniem Lenina, który powiedział tak, że nieraz mijają dziesięciolecia i nic się nie dzieje, a nieraz w ciągu tygodnia dzieją się dziesięciolecia. Proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji, w której im się też pali grunt pod nogami, nam się, jeszcze może wielu z Wam nie pali, ale się zacznie palić niestety. Jest okazja do tego, żeby zmienić ten paradygmat, żeby wreszcie się pokazało, kto tu rządzi. Nie, że państwo rządzi, tylko my rządzimy, a państwo służy. I to chciałbym na
tej konkluzji. A ja bym powiedział tak, że jeżeli dojdzie do tego tygodnia, w którym będą się działy dziesięciolecia, nie daj Boże. Trzeba mieć wtedy organizację, taką jak na początku Jakobinów było 16, nie wiem czy wiesz, i oni do jako 16 osób, tak, tworzyli, jakby manipulowali. A my też. Mamy 11. Okej, no my mamy 11, ale chodzi o organizację, nie chodzi o ilość ludzi, tak jak było w Sztuce Wojny, prawda, to liczy się organizacja, a nie ilość wojsk. Jeżeli mamy organizację jakąś, to ona powinna być gotowa na to, żeby przejąć władzę i na to, żeby coś takiego zrobić. A w tym momencie nawet nie ma takiej organizacji. No, no to 11, jedna konfederacja jest taką jakąś alternatywą. Okej, no to powiedzmy, gdyby mieli ramię zbrojne, to bym nawet powiedział, że tak. No to ramieniem zbrojnym możemy my być. Będziemy kosami, prawda, bo nie mamy broni. Możemy też wrócić do ustawy. Moim zdaniem nie ma teraz takiej, no z całym szacunkiem dla wszystkich, ale nie ma absolutnie woli w narodzie, żeby wprowadzić takie zmiany, które mogłyby mieć jakiś wpływ na to. Przez dziesięciolecia nie ma takiej woli, ale przyjdzie taki tydzień, gdzie ta wola... No, no i po co się w Kazachstanie stało? Dlaczego wyszła ta wola? Ja dlaczego nie... ACTA w Polsce? Amerykanie, były? Jak to? Przecież ropa naftowa zaczęła nagle tanieć. No dobra, ale ACTA, kojarzysz ACTA, jak było? Tak. Akurat to się połączyło z tym, że w nowozelandzkiej jakiś tam... domena jakaś upadła, w której ludzie ściągali, czy tam oglądali nielegalnie filmy. Znaczy nielegalnie, ale po prostu sobie je kopiowali. I teraz to się powiązało z tymi ACTA i dlatego ludzie wyszli na ulicę. To nie było tak, że ludzie przemyśleli, podjęli logiczną decyzję, trzeba coś z tym natychmiast zrobić. Tylko to był pewien przypadek. I czy masa w takim krytyczna. Kazachstanie nie jest tak samo, że podniesiono jakieś tam opłaty, więc ludzie wyszli na ulicę i obalili przypadkiem rząd? Nie, w Kazachstanie to było to, to ja tak podejrzewam, że ropa naftowa za słabo rosła, a poza tym jest cena niestety jej, tak? Ruina. Cena, tak. A ruina gospodarcza, to jest ropa naftowa, to jest najważniejszy wskaźnik, można powiedzieć, obligacje dziesięcioletnie, czy tam średnioterminowe i ropa naftowa. I ponieważ te parametry powodują, że pogorszenie się tych parametrów powoduje, że nie tylko gospodarka źle funkcjonuje, ale i giełda, która w tej chwili jest jak kasyno i jest nabuzowana, to się tam siły, prawda, znalazły od razu. To samo zresztą w Libii się dzieje. Zobaczcie, ja wam mówię coś, co się dopiero stanie. Libia już się też przygotowuje do kolejnej takiej rozgrywki, bo tam jest dużo ropy naftowej. Zaczęło się stabilizować. Syn Kaddafiego kandyduje tam na urząd, czy już nawet wykandydował. To może doprowadzić do uniezależnienia się Libii, prawda, spod dyktatu tego kompleksu militarno-przemysłowego. Nie chcę w to głębiej wchodzić, nagramy na ten temat może kiedyś osobny odcinek, bo nie chcę, żebyście Państwo się bali, że teorie spiskowe jakieś tutaj propagujemy. No są teorie spiskowe, które okazują się faktem. No to oczywiście, niestety większość się okazuje tym faktem. Natomiast zwracam jeszcze raz uwagę. Dużo jest w naszym zasięgu naszych ramion. My jesteśmy ostateczną władzą. Nawet w tym przypadku, kiedy oni robią co chcą, to jak my wyjdziemy na ulicę, to oni się zaczynają bać. A jak wyjdzie nas dużo, to spieprzają. Tym sympatycznym akcentem dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, że naszymi sponsorami jest Mennica Mazowia. Teraz jest dobry czas, żeby się zastanowić, jak ochronić majątek przed inflacją, która nam urosła teraz już to prawie do 10%. Oficjalnie. Oficjalnie, bo nieoficjalnie pewnie już 20% jest. Jak myśmy liczyli wczoraj, sprawdzając rachunek ze sklepu, to pewnie jest 50%, przynajmniej w żywności. Także no, taka jest sytuacja i my musimy się sami nad tym skupić. Ja wiem, że wszyscy się nie zdecydują, ale możemy w każdej chwili, możemy wyjść na ulicę i wtedy nie będziemy się musieli liczyć z siłami porządku i z różnymi innymi służbami. Lobby. Powinniśmy mieć jakieś lobby. Lobby pod tytułem społeczeństwo. Lobby społeczeństwo. Żeby społeczeństwo miało jakichś lobbystów we władzy. W tej chwili nie mamy lobbystów. Oni sobie robią, co chcą. Więc to jest już za dużo. I nie dokończyliśmy tematu podatków, ale to chyba następnym razem będzie. Ale dużośmy powiedzieli. Jakbyście Państwo zastosowali 10% tego, cośmy powiedzieli, to już mamy podatek przynajmniej o połowę niższy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję również.